Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Let's Play Sanitarium. I wracamy do naszej małej Sary. Jeszcze w epizodzie czwartym według gry, ale trafiliśmy do nowej miejscówki. To znaczy z cyrku głupców przenieśliśmy się jakimiś podziemnymi jaskiniami do posiadłości, którą widzieliśmy z początku gry przez tą taką lornetkę. Nie wiem, czy pamiętacie. W każdym razie tak, to jest ta posiadłość i ten fragment gry, muszę szczerze przyznać, że jest jednym z moich ulubionych, bo jest on taki bardzo, bardzo sentymentalny, taki wzruszający i no nie wiem, przynajmniej mnie wzruszał, jak grałam pierwszy raz i bardzo mi się podobał, także rozejrzyjmy się, co tu jest i sami zobaczcie, co my tu napotkamy. Creepy, making me nauseous. Tak, cała posiadłość jest zbudowana dość dziwnie, bo właśnie z takich falujących tekstur niekiedy. Nie wszystkie są takie, jak widać, ale zdarzają się. Tak jakby umysł płatał nam figle. That looks hot. Ej, mogę tego dotknąć. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Ow. Dobrze, że się całkiem nie spaliłaś. W ogóle tu pełno rur z tego wychodzi. Tu nic, jakieś zapasy. Dobra, wchodzimy na górę. Po skrzypiących schodach. Tak. Max, come upstairs. There's nothing you could do, son. It's not your fault that you couldn't find it. Come on. Your mother wants you to help her in the kitchen. Okay, Dad. I'm coming. Tak, no i jak widzicie, mamy tutaj takie wspomnienia jakby. I myślę, że już każdy może się domyślić, że ten mały chłopiec Max to jest nasz Max, nasza postać. I tutaj będziemy się przedzierać tak jakby przez jego wspomnienia, no bo tak cały czas siedzimy w jego głowie. Tak jakby sterujemy innymi postaciami, ale rozumiecie, że działa to na zasadzie jakichś wspomnień. Nie przenosimy się w te miejsca tak bezpośrednio, tylko to jest właśnie ta psychodeliczność tej gry, przez to, że odnajdujemy się w takich miejscach, to mamy wrażenie, że dzieje się to naprawdę, a to tak nie do końca. No, i znowu takie małe zamieszanie teksturowe, tak jakby właśnie mieliśmy takie zamazane wspomnienia. Bo wiecie, jak to zazwyczaj jest, jak coś próbujemy sobie przypomnieć, to czasami pamiętamy coś fragmentarycznie, a nie całość. Jakby nie pamiętamy każdego szczegółu, powiedzmy, miejsca, w którym to się zdarzyło. No chyba, że ktoś ma bardzo dobrą pamięć, ale zazwyczaj są to fragmentaryczne wspomnienia. No i tu też tak mamy. Yuck. The food in here is all rotten. Myślałam, że możesz zabrać to jedzenie stamtąd. Steven, stop that! It's not done yet. No, come on, I'm starving. When will it be ready? Oh, the same time as it is every other day. 6 o'clock and you know it. Now shoo! All right, I'll be in my study until 6 o'clock. Tak, i to jest też dość ważna informacja tutaj do zapamiętania, że on przychodzi na obiad o 6:00. To się nam przyda. Ale cały czas możemy sobie jakby tu chyba scenkę odtworzyć, nie wiem, jak mi się wydaje, czy nie. Nie. Something's burnt up in the bottom. I don't even want to know what it is. Jakaś spalona kolacja. Stara. U
przebijamy się trochę jak przez taki domek dla lalek. Aha, to jest ta jakaś pralka. I don't think I can go there. Okej, możemy do łazienki. To nic za bardzo nie można zrobić chyba. Chociaż mam wrażenie, że słyszę lecącą wodę. Jakiś prysznic czy coś. A może to tylko moje wrażenie. Okej, mogłam spuścić wodę. Fantastycznie. O, i teraz przestało jakby. Creepy, making me nauseous. No, to też takie fragmenty. What a wonderful old clock. It's locked. Oh, poo. Tak, z tym zegarek my możemy coś zrobić, ale musimy znaleźć do niego kluczyk. Somebody's grandpa. What a pretty lady. Tak, co ciekawe, jakby Sara, czy tam jakby wcielenie Maxa, czyli Sara, whatever, nie pamięta jakby, kto jest na tych zdjęciach, to jest też dość ciekawe. I guess this is the family that lived here. Pewnie twórcy nie chcieli nam zdradzać za dużo, chociaż moim zdaniem to już i tak można się bardzo dużo domyślić po pierwszych scenach, więc... Nie jestem do końca pewna, chyba że jakaś część jej umysłu zablokowała, czy jego umysłu zablokowała takie fragmenty, nie wiem. Somebody's grandpa. Coś tu jest? To jest komórka pod schodami, rozumiem, dla Harry'ego Pottera. Okej, tu mamy jadalnię chyba. Jest taki salon. I can see the other island. Tak, stąd można było chyba zobaczyć właśnie tą wyspę. Birdhouse. Gdzie jest cyrk? Weird. The paintings move. Weird. The paintings move. No, tu mam ten kluczyk. Zaraz tam pójdziemy. Tylko coś mi tu łapka. Aha, to nie drzwi. Oh, poo. It's locked. No niestety. A tam widzimy właśnie tatę Maxa i Sary. Czyta sobie gazetę. A raczej jego wspomnienie, ducha, czy cokolwiek. This must be the ugly cousin. I guess this is the family that lived here. Nic ci to nie przypomina. Looks like more rain. If you keep doing well in school, I don't see why not. You really think so? Of course, dear. I'm sure you'd be a wonderful doctor. Tak, czyli wspomnienia Maxa o tym, że chciałby zostać lekarzem. Co się w sumie spełniło. Takie fajne. An old fireplace. Coś tu jeszcze może zrobić? The walls are squirming, like they're not even real. Tak, no i niestety tutaj nie przejdziemy już dalej. Ja się zastanawiam... jak się dostać do tego gabinetu?
Innego klucza za bardzo tu nie widzę, żeby się dostać do tego zegara. Musiałam coś gdzieś pominąć. Aha, bo tu jeszcze na górę można wejść, zapomniałam. Na górne piętro. Tu też jest coś na ścianie. Oh my god, the walls are bleeding. Yeah, to już w ogóle przypomina jakiś Silent Hill. Trochę. No ale cóż. Oh my god. Oh my god. O, tutaj możemy zobaczyć. To jest pokój Maxa. This doll only has one eye, but four arms. I'm sorry, Sarah. I couldn't find it. I looked and looked. It's a ghost boy. I feel like I know him. No bo to twój brat. A raczej sama jesteś Maxem w jakimś tam wcieleniu. W każdym razie widzimy, jak bardzo mocno wpłynęło na Maxa to, że nie mógł pomóc siostrze w ostatniej chwili, w ostatnich chwilach jej życia, bo nie mógł znaleźć tej lalki i jak bardzo się obwiniał za to. Niby taka bzdurna rzecz, prawda? Ale jak bardzo może osiąść w człowieku jak na jakimś dnie psychiki i wciąż go dręczyć, nie? A radio. I wonder if I can get any music. A puść. Mercy Corporation stocks continue to rise as the Hope drug treatment is being used worldwide. No to nie brzmiało jak muzyka. To też jest dość interesujące, ten plakat tutaj. On nawiązuje do pewnej sceny, którą też widzieliśmy na jednym z filmów, gdzie pokazywano młodego Maxa. I to już za niedługo się wyjaśni, co to jest, więc patrzcie uważnie. Dobra, to już klikałam. Przerażająca jesteś, Sara. The trains are moving, but they aren't plugged in. The trains are moving. Myślałam, że sam pokażesz. Jakieś dokumenty leżą, czy coś. Dobra, wychodzimy. No, wychodzimy, Sara. Oh, poo. It's locked. Tak, tu niestety jest zamknięte. To był pokój Sary, co zresztą bardzo łatwo dopasować. Mamy domek dla lalek, jakiś kucyk, który się sam rusza. It's rocking all by itself. Tak, i Sara widząca przez ściany. It looks like a toy chest. An old dollhouse. Okej, nic tu więcej nie ma. Też można spuścić wodę. Aha, to są drzwi. My poor baby. This would have kept you warm at the circus. She's pretty for a ghost. Mama prawdopodobnie robiąca sweter dla Sary. It's rocking all by itself. I can see the other island. Mnóstwo wspomnień. A co tu mamy? Też jakiś salon. Razem z telewizorem. Hey, I can watch a movie. Hey. Okej.
you do this to yourself? I just miss her, Diane. I miss her a lot. We all do, honey. But torturing yourself watching old videotapes every night isn't the answer. Come to bed. It's getting late. I guess you're right. Jak bardzo rodzice tęsknili za Sarą. To jest właśnie, tak to mi się wydaje, najgorsze, jak rodzice muszą żegnać własne dziecko. To jest bardzo smutne. Hey, I can watch a movie. Coś tu jeszcze można było? Chyba nie. W sypialni rodziców. Looks like more rain. Creepy. It's making me nauseous. Znowu falująca szafa. A brass key. Wonder what it's for. A. Mamy klucz. Okej, okay. No to stąd możemy iść w sumie. Jak widzicie, mamy jeszcze jedne drzwi, ale one są chyba jeszcze zamknięte. Mi się wydaje. Oh poo, it's locked. Jak i ten klucz chyba do tego nie działa. Wonder what it's for. On jest taki, widzicie, trochę dziwny, to nie jest taki normalny klucz. There's gotta be a way. I ten dziwny klucz będzie bardziej pasował do naszego zegara w sumie. Tamten klucz przy tacie Sary i Maxa będzie chyba do tego strychu. Dobra, następną odpowiednią godzinę. The clock is open. Now I can move the hands. He's a big ghost. Dobra, chodźmy. Do gabinetu. Here's a videotape. It says home movies. Okej, to też zabierz. W takim razie zobaczymy. A silver key. It's all shiny. Klucz też oczywiście zabieramy. Coś tu jeszcze? Nie chcę niczego pominąć. To tędy. Na górę musimy iść z powrotem. Nie wiem, czemu telewizora nie mają na dole. A i tak ciekawy układ w domu. Okej, okay, zobaczymy sobie najpierw tą kasetę. Skoro ją zabraliśmy. Here's a videotape. Dad, this is my secret hiding place. You're not allowed up here. Tell you what, I'll turn this thing off if you give me a big hug. Well, okay. As long as you don't tell Max where this is. Okay, okay. Now where's that big hug? Love you, Daddy. Love you too, Pumpkin. Daniel. Bardzo interesujące przezwisko. Wszyscy kochali Sarę. Shh.
Here's a silver key. Dobra, czas otworzyć drzwi do twojej kryjówki, Saro. What a mess. No tak, to już dość poważne. Też się tutaj mnóstwo rzeczy załamuje. Trochę. Hey, that's where the key is hidden. Aha, jakiś klucz. Ooh, this key is gold. Zobaczmy, co tu jest. Wow, doesn't that look fun? A, bo to jest trampolina. Dobra, to zanim tam pójdziemy. Zobaczę, czy coś tu jeszcze jest, ale wydaje mi się, że chyba nie. To dość skąpo z rzeczami do oglądania. I can't get past that old pile of junk. Założę się, że ty to zrobiłeś, Sara, właśnie do twojej tajnej kryjówki. I can't get past. Dobra. Wskakuj. Niezły skok ma. A, nie. Nie chciałam wracać. Coś tu warto obejrzeć? Chyba nie. Tylko jeden kufer. It's locked. Oh, poo. Ale masz klucz. Moja piękna. You found it, you found it. Come on, there's not much time. Follow me. Tak, i w tym właśnie kufrze znaleźliśmy ulubioną zabawkę Sary. What a neat dolly. I'll call him Mr. Clown. Tak, pan clown. To jest ta sama zabawka, której nie mógł znaleźć Max i której nie było w tym pudełku z zabawkami tam na dole. Znaczy na dole. Nie na dole, tylko... Znaczy no trochę niżej, na tym drugim piętrze w pokoju Sary. Tylko ona właśnie była tutaj, bo Sara budowała tą swoją kryjówkę i pewnie tu przywlokła zabawkę. Max o tym nie wiedział, bo nie wiedział o kryjówce, no i nie mógł jej znaleźć. I tak bardzo się obwinił przez cały ten czas. Czyż jeśli to dzieje się w jego umyśle, to w jakimś tam stopniu musiał wiedzieć o tej kryjówce. Może po prostu o niej nie pamiętam. Idę. No także... Nie wiem, jak to do końca jest. Ja to sobie tak tłumaczę na swoje bardziej. Każdy interpretować to może po swojemu, ale wydaje mi się, że jakoś tak to działa. Oops, sorry about that. Come on in, hurry up. What are you waiting for? Tak, oddajmy w końcu pana klauna. This is too creepy. I thought I let you down when you needed me most. No, don't think that. You could never let me down. You're my hero. Hero? You're trying to save all those kids. I know you can do it. I love you. I love you too. Takie słodkie. Don't worry. I'll watch over him. Goodbye, Sarah. It's time for me to face the future. Rest well. Tak. No jak widzicie, wylądowaliśmy z powrotem w wariatkowie, w jakimś laboratorium.
Tutaj będzie się rozgrywał kolejny rozdział. Ale na końcu ostatniego rozdziału przynajmniej udało się nam znaleźć tą zabawkę. Uwolniliśmy jakby Maxa od tych wszystkich złych myśli i tego poczucia... poczucia winy, że zawiódł Sarę, bo nie znalazł jej ulubionej zabawki wtedy, kiedy ona odchodziła. I przynajmniej już jest wolny od tego. No, ale to tak jak mówię, będziemy już robić następnym razem. To już jest epizod numer 5. Nie główna. Dobra. No i jak widzicie, tutaj jest też jakby łóżeczko z, nie wiem, Sarą, czy może jakimś po prostu innym dzieckiem. Nie wiadomo, skąd się to tu wzięło tak naprawdę. Dlaczego, co i jak. Ale to jest trochę dziwne. Okej, okay, dobra, już tyle mojego gadania na dziś. Dajcie znać w komentarzach, jak wam się ten fragment gry podobał. Dajcie znać, co o tym wszystkim myślicie. No i do usłyszenia w kolejnym rozdziale z Sanitarium. Cześć!